Państwa, czegoś teraz dodam wam, bo przechodzimy do kolejnego punktu siódmego oświadczenia komisji. Proponowany harmonogram potwierdzenia sesji Rady Miejskiej w Parkie Przyrody Biały w roku 2013. Harmonogram ten należy traktować jako poglądowy, ale w pewnym sensie wiążący. Ja będę starał się wyznaczać sesję dokładnie tak, jak jest podane w tym harmonogramie. Jednak nie przyjmujemy tego uchwałą, żeby się nie związać tak jak w tym roku, gdzie nie byliśmy w stanie zwołać sesji ciut wcześniej, aby podjąć ważną opinię lub ciut później, żeby móc ją dobrze przygotować. I musieliśmy zwoływać sesję na dłużej. Więc zatem proszę sobie zachować ten harmonogram. Niemniej nie jest to tak, że jak zapisamy, że 4 czerwca mamy, to jest budżet 4 czerwca. Ale na nie jest. Ale 17 coś się musi. To rodziny Darka i Będzie to 15 grudnia, godzinie 15, tutaj nie mamy sesji. Nie, tak. Tak jak w tamtym roku było, tak w porku. Więc będziemy mieli krótki występ kolem zaproszonych gości. Później będzie występ kolędowy przedszkolaków, którzy zwyciężyli w konkursie, który dzisiaj się odbył. No i jak z latami poprzednimi zaprosiliśmy gości, którzy z nami współpracują na co dzień z dzielnicą lub są nam posłużyciami. No i oczywiście ja osobiście Państwa wszystkich radnych zapraszam, ale tak naprawdę to Wy powinniście zapraszać innych, bo jesteście gospodarzami miasta na życie. Druga kwestia. Na pewno chciałbym powiedzieć o tym, że będzie szereg opłatków w klubach seniorów, na Krowoderskich Duchów, to będzie 19-13, na Korczaka 21-14 i na Zbigniewie 22-13. Czy Korczaka odpowie? O 14. Natomiast na koniec chciałbym powiedzieć o tym, że radni, nasza pani radna, zaproponowali prezydentowi autopoprawkę do budżetu, którą on przyjmie. Przyjął. Dla naszej dzielnicy punkty interesujące są następujące. Ulica Glogeraż, 2400, pierwszy etap. Głogowa, przepraszam. Proszę. Ulica Wybickiego, 1200, tutaj jest szansa na to, żeby się to przejście w tym terenie, bo tak jak zrobiliśmy to przy przystanku, to Mariusz tak, chodził za tym, tak samo możemy tutaj w ten sposób wykonać pewne prace nie związane z nakładką asfaltową, a także nie związane z nakładką zostawioną przy remont. Kolejna pozycja to jest Stachiewicza, 1 000 000 zł. Na pewno duża zasługa tutaj jest na Paweła, który no od lat zrobiła tę kwestię. Tak. I oprócz tego mamy 70 000 na przygotowanie Jastrzębska Zielińska na zrobienie pasów medialnych dla pieszych. I podejrzewam, że to będą te wysepki takie na środku przejść. Przy czym myślę, że my jako dzielnica jeszcze zaproponujemy tam to światło żółte wzbudzane ostrzegawcze. Sygnacja awaryjna, aktywna sesja. Tak, tą taką wzbudzaną, która będzie z ogniwem fotowoltaicznym. Bo tutaj jest 70 000 koszt?
No to wtedy, co przedstawiłam w tym piśmie, to było ile? 15 czy 20? Na sygnalizację tą aktywną. Myślę, że trochę więcej, bo to jest za jedną, a ta trzeba dwie. To koszt może być podobny. To jest wycena zgłoszona do poprawki po konsultacjach z ZIT-em. Natomiast to zajmiemy się tym w styczniu, będziemy co do tej uchwały podejmować. Oprócz tego mamy dwie uchwały, które bezpośrednio oddziałują na budżet dzielnicy naszej. To jest uchwała, znaczy punkt przeznaczający na zadania priorytetowe dzielnicą 1 080 000, czyli nasza dzielnica to 60 000, oraz jako, że zajęliśmy drugie miejsce względnie, a pierwsze bezwzględnie w akcji wpłaty podatku w Krakowie pod względem nowych podatników. Dostaniemy jeszcze 50 000, ale tutaj na pewno będę proponował, aby to 50 000 trafiło tam, gdzie ci nowi podatnicy są. Tak, aby ta akcja miała sens nie tylko medialnie, ale też, żeby zauważyli efekty tego, jak bardzo to mogą te złe głosy. U mnie są. Proszę Państwa, ja wiem, że wszędzie są, ale myślę, że parę dni. Ale są u Ciebie. I kolejny punkt, który nas interesuje na pewno, to są smocze skwery. Temat jest również zapisany w Krakowie, tam podejrzewam 2 miliony, czy jakoś koło tej kwoty. 3,5 miliona do tego, co było zaplanowane. Jest to o tyle istotne, że my w tym roku na kogoś mocniej zainteresowaliśmy smoczek skwerów ze względu na to, że poprzednia droga okazało się, że pierwsze dwa wchodzą na budżet. Dzisiaj rozmawiałem z panem, który się zajmuje inwestycjami ogólnomiejskimi w Spicie i przekazał mi, że faktycznie mają już uzgodnienia dla tej lokalizacji i przyjdzie ich to realizować i to jest pierwsza realizacja na rok przyszły, czyli Krakowski Zoo tam przy tym wspólnym placu, który była cała historia. Plac pół na pół. Tak, dokładnie. To jedno. Także jeśli chodzi o budżetowe kwestie, to tyle. Myślę, że musimy podziękować w znakomitej większości tych punktów naszym radnym miejskim, no bo oni się do tego przyjęli. No i oddaję głos zainteresowanym teraz. To znaczy chciałabym uzupełnić, pan przewodniczący przeczytał poprawki, które zostały zgłoszone po zgłoszeniu przez prezydenta projektu budżetu. Nie ma tutaj zadań, które prezydent ujął w swoim budżecie, w tym głównym pakiecie. I tam tych zadań dla dzielnicy też trochę jest, bo jest pierwszy etap planowania ulicy Łokietka, bo jest modernizacja alei 29 listopada, jest rozpoczęcie budowy tramwaju do z Trobocz Górki do Górki Narodowej, estakada wzdłuż ulicy Opolskiej. I no, Państwo macie możliwość, bo w BIBie wisi projekt budżetu i dopiero po nałożeniu tej poprawki, która ma o tyle szansę realizacji, że prezydent przyjął ją jako autopoprawkę, więc uznał za własne zadania, ma szansę na realizację. Tam bym jeszcze dodała do tego, co czytał pan przewodniczący, jest 1,5 miliona na rozwój opieki nad dzieckiem do lat 3, na tworzenie klubików dziecięcych, tych żłobków takich, no, i jest z naszej poprawki 1,5 miliona. Gdybyście Państwo mieli kogoś w naszym rejonie, kto chce taki klub założyć, ustawa to umożliwia, tam są w tej chwili umieszczone pieniądze i jest możliwość dofinansowania. Przesłałam na maila. Przesłałam pełny pakiet na maila do pana przewodniczącego. Państwo jeszcze tak, żeby nie być gołosłownym do tego, co mówiliśmy tam przy uchwale, co zmienialiśmy w zakresie tych zadań. W przedszkole 175 kończyła się solarki okiennej. Gosia pytała, czy będzie też, czy to zostanie zrealizowane, czy nie. My napisaliśmy i tą uchwałą potwierdzamy, że nie chcemy opłacić tego zadania w środku 2013 roku, ale od
dzisiaj w sesji odnośnie się do wybiegu o Parku Kościuszki. Parku Krawodewski. Nie, Kościuszki. No, Kościuszki. Krawodewski też nie był udział. Jeśli chodzi o Park Psi Wybieg, Park Kościuszki, no to wywiązała nam się tutaj mała zawierucha, gdyż część mieszkańców przychyla się kategorycznie tej inwestycji. Część, przynajmniej ta, która pisała do dzielnicy, robiła też takie głosy, była za, ale za ograniczonym zakresem tego zadania, gdyż Zikit po pierwsze nie skonsultował z nami projektu, bo faktycznie Rada Dzielnicy wnioskowała o siwy wybieg, ale niektóre dzielnice miały konsultowane, nasza nie miała konsultowanego projektu w parku. Był on za to konsultowany z konserwatorem. On dał opinię pozytywną, mimo że Zikit chciał zagrozić ludziom w tym parku. Bo o ile myślę, że większość osób na tej sali miała wątpliwości, że Psi Wybieg ma sens, to o tyle Psi Wybieg w takim dużym zakresie no zakrawa na trochę komiczną sytuację. I na chwilę obecną pani Teodozja jako Rada Miejska sprzyjała na dużo mieszkańców w tej sprawie. I w wyniku tej interwencji była pani prezydent koperty. Na chwilę obecną prace są wstrzymane w tym parku. Prawdopodobnie zostanie rozegrane i nie zostanie zrealizowane tam. Trwają równolegle poszukiwania do tej lokalizacji, natomiast niestety realizacja odleczy się na przyszły rok. Ja dzisiaj rozmawiając w tym temacie, już tak jakby pragnę zauważyć, że powierzchnia pół hektara, gdzie byśmy nie umieścili, jest irracjonalna i właśnie nie znajdziemy takiej działki. To po pierwsze, a po drugie, myślę, że może nawet dobrze się stało, że tak wszystko się wydarzyło, bo może to wywoła taką ogólnokrakowską dyskusję na temat zasadności po prostu udziału kształtowania środowiska w siebie i dłuższą niż pół hektara. Pół hektara to może być na wychodzie hodowania, ale to musi być zarki, a nie nie wiem, co tam wpadł ten pomysł. Myślę, że zainteresujemy się też jakoś media i wyklucali po prostu do szczytu pozycji, gdyż ten temat dotyczy wielu dzielnic. W wielu dzielnicach w ogóle nie wskazali lokalizacji, bo nie mieli takiej działki w ogóle. Dobrze, a jeśli chodzi o Park Krawodewski, to dodatkowo została tam pokonana dodatkowa praca. Tam zainstalowano bramę wjazdową, żeby można było łatwiej utrzymać park. I dorobiono do dróżkę wjazdową, ale to nie ci uznali, powie, bo po prostu to no tam właśnie w tej bramie głównej wejściowej od dołu wchodziły psy, bo tam były takie po prostu wyżłobienie. Oni tam teraz rozłożyli kostkę, połączyli z tym główną alejką i jest bardzo fajnie. Zadowoleni. Dobrze, to wydajemy głos pani Teodozji. Niewielka uwaga, panie przewodniczący, do zespołu właśnie tych, który objeżdża co miesiąc Zieleńce już pan na dyżurze, który mieszka tam w pobliżu, przyniósł mi oburzony takie wykręcane śrubki z tego ogrodzenia i prosił, żeby zwrócić uwagę wykonawcom zikitowskim, a wy jeździcie na odbiory, żeby stosowano metodę taką, żeby złodzieje nie wykręcali tych śrub, bo oni to po prostu zabierają. On ich przegonił, tam im upadło kilka tych śrub, po prostu to jest na wkrętki. I oni tam pilnują, ci starzy panowie w lecie i w jesieni siedzą tam i bo sami są obiurzeni, mówi, wy płacicie, Zikit to robi, a złodzieje przychodzą i to kradną. Więc jakąś inną metodę, żeby Zikit stosował na stałe tego za... Nie, chodzi mi o park Krawodewski, o te ogrodzenia i te wszystkie inne rzeczy. Po prostu wykręcają te śruby i zaraz to jest dziura.
Allah to już jest dobrze. Tak, bo trzeba było panikiem cyknąć, żeby na nasze uwagę nie odkręcić. Mieć Proszę jeszcze chwilę wytrzymać. Za chwilę nie kończycie. No, ten temat się powtarza, na pewno zwrócimy na to uwagę, bo to było podobnie było w platformie, bo też tam zastosowano już próby plastikowe. Panowie, pani Dorej. Tylko mi są wcześniej jeszcze sytuacje i są poniekąd dzięki nam radnym w przyszłości 21. W momencie odbioru prac, które mieliśmy w priorytetach zaplanowane na rok 2012, uczestnicy spotkania przy odbiorze zadeklarowali, że pokryjemy jakby rozszerzenie, powiedzmy mówię, zamierzenia w wysokości 500 tysięcy, czyli wykonanie naprawy windy w przedszkolu numer 21. Nie 21. Nie mamy takiego. Ja mamy. Nie ma. Kojarzi. 83. Ale to już jest. Nie, dobrze. Proszę Państwa, panowie mówi podać. Nie wiem, co to proszę. Zmniejszy to zadłużenie, powiedzmy, jest większe na 3000, to jest 1900, które upadło. Powiem, że do dzisiaj dzwoniąc, nie, tych pieniążków nie ma, jest uchwała, nie ma tych pieniążków, nie ma płynności i tak naprawdę ci na sytuację, że istniała. Nikt nie wie, gdzie są pieniążki, mimo tego, że uchwała poszła i została finalizowana. Pani dyrektor, mając zapewnienie i powiedzmy, mówię tutaj akurat osób publicznych, jak są radni, powiedzmy, weszła w ten układ, a dzisiaj tak naprawdę jest niechana przez wykonawcę w zakresie tego długu. I wydaje mi się, że my nie mówimy o tym, a sprawę należałoby rozstrzygnąć i powiedzmy nie narażać, mówię, tej osoby na... Ja udzielam teraz głosu w tej sprawie, a potem pani proszę po tej... To znaczy, ja jestem zdumiona, bo żaden radny, który idzie na odbiór, nie ma prawa podejmować decyzji w imieniu rady, bo tylko rada większą liczbą głosów może cokolwiek uchwalić. Z drugiej strony, żaden dyrektor placówki jednostki miejskiej nie ma prawa bez instytucji, która go obsługuje pod względem finansowo-technicznym, wykonać żadnych prac, jeśli nie ma właśnie przepływu tej informacji i ogłoszonego postępowania w sprawie wykonania zadania. Więc nie bardzo wiem, na jakiej podstawie nasi radni podjęli taką decyzję i nie bardzo wiem, co zrobił dyrektor jednostki gminnej. Nie wolno było podjąć żadnej decyzji bez decyzji księgowej jednostki, która go obsługuje. Zgadza się, ja tylko dodam jeszcze, że my tą sprawę, znając, że brakuje to 5 tysięcy, oczywiście podjęliśmy tą uchwałę przekazującą resztówki z innej placówki, to kwocie 1980, natomiast więcej nie mogliśmy przekazać z prostej przyczyny, bo nie ma tych środków. No. To były do dyspozycji zero? I to nawet tego 1900 nie ma. No, nie ma, jeżeli płyną na to nie mogło być. A gdzie utknęła uchwała zero? Nie, uchwała to zero. To znaczy była nasza uchwała, która po zgłoszeniu sprawy, która brakuje 500 tysięcy, zostało wybrane. Pani dyrektor nie była na drzwiach, powiedziałem, że nie możemy jej zabierać w tym momencie i że jeśli będą jakieś rozwój, to będziemy starać się przesunąć na zabezpieczenie tej kwoty. I tak decyzją rady zrobiliśmy z kwotą 1900 zł. Natomiast no, więcej nie możemy w tym momencie żadnych środków skierować. Ale Andrzej mówi, że nie ma tych 1700 zł. To jest sprawa tak jakby, o której zarząd nie wiedział na pewno. Bo tutaj do nas jeszcze ten sygnał nie trafił, no dowiemy się, jak jest realizacja tej uchwały. A jeśli chodzi o brakujące tam 3 tysiące, jeśli pani dyrektor nie znajdzie środków, to możemy jedynie zaproponować radzie, żeby to zrobić w przyszłym roku, dołożyć 3 tysiące. Ale to wpływ będzie się pani dyrektor sobie sama. Można było podjąć takie zadanie, żeby ustawa o finansach radni decydowała. Pani akurat, mówię pani dyrektor, wiadomo, że jeżeli uczestniczymy w czymś, są osoby, które w jakimś tam stopniu, powiedzmy, mówię, oddziałują, może nie bezpośrednio, ale reprezentują jakieś ciało i przedstawiciel ZEO, bo uczestniczył w czymś i również, powiedzmy, zaakceptował to,
Ale nie, mówię, akceptuje dyrektor, bo jest on ma budżet jednostki i on odpowiada za samą kasę publiczną. Już pomijam te lasy, ale taki kontekst był, taki kontekst był i taki kontekst zaistniał. Ale nie miał prawa zaistnieć. Nie miał prawa zaistnieć taki kontekst. A kto by tam? Dyrektor nie miał prawa uchomić. Ale zaistniał i nie patrzymy, czy on miał prawo, czy nie miał. Zdarzył się i cuda się zdarzają, a teraz musimy to rozwiązać. Jak rozwiązać? Naciska na panią dyrektor, która jest nie ma. A co zrobisz, jak ci rada nie uchwali? Ale to się stało. Lekko się wydało. Nie, myślę, że nie możemy brnąć w złym kierunku. My nie rozmawiamy teraz o brakujących środkach, tylko porozmawiamy o realizacji uchwały Rady Gminy. Ja myślę, że to jest środka. Ono musi być, bo taka była decyzja Rady odnośnie przesunięcia środków, które ZEO samo przyznało, że są to środki wolne i można je przesunąć. O tym możemy rozmawiać. I tu będziemy starali o to, że ja w ZEO, czemu te środki zostały przelane na konto szkoły. Natomiast cała reszta tej historii, to nie jest temat na dzisiaj, to nie jest temat do podnoszenia, dlaczego nie ma reszty środków, bo ich nie było, no to ich dlatego nie ma. To jest cała historia. Natomiast musimy się skupić na kwocie 1900, którą Rada zdecydowała się przesunąć datę 2020. Tak jest, musicie znaleźć. I to będziemy pilnować sprawy. Nawet może jeszcze dzisiaj. Zamykam listę. Chcę coś zapytać po pani Grażynie, kto jest sędziowa. Pana zgadza się, tak odobała pani. Tylko chciałam wspomnieć o feralnym 4 grudniu i wypadkach, które były na schodach i kładce prowadzącej z osiedla Żabiniec na Przystanek. Ja po prostu do Zikitu interweniowałam też. Do mnie dzwonili mieszkańcy. Jedna pani ma rękę złamaną, jedna pani biodro jeszcze. Dwa wypadki, więc te dwie osoby będą skarżyły miasto z prawa cywilnego o odszkodowanie. Natomiast okazało się, że na skutek tych wypadków na następny dzień o godzinie 9:30 dopiero Zikit przysłał jednorazową firmę do zrobienia porządku z tymi schodami, usunięcie śniegu. Więc ja po prostu swój głos dałam, ale też bym prosiła, żeby zarząd może jednak płynął na Zikit, żeby na stałe ktoś po prostu, jakaś firma była zobowiązana i czyściła te schody i kładkę, gdzie jest bardzo dużo ludzi chodzi z Żabińca na Przystanek. Bo 4 wypadki były, a też rozmawiałam w szpitalu na SOR-ze, chirurg był w ogóle zbulwersowany po prostu tą całą sytuacją. Osoby tam po 10 godzin na SOR-ze i 2 osoby będą skarżyć miasto. Także bardzo proszę, żeby to nie było jednorazowo, jak Zuki stwierdził, tylko na stałe. Dobrze, ktoś po kolei. Te schody czyścił. Nie do końca się zgodzę ze stwierdzeniem, proszę pragnę przypomnieć, bo ta sprawa jest dla nas po prostu nowa. Bo my o niej nie wiedzieliśmy wcześniej. Jeśli chodzi o same schody, mieliśmy interwencję rzeczywiście mieszkańca, jednego z mieszkańców, którego również nasze dzielnicy w sprawie tych schodów. My w tej sprawie teraz zwrócimy się do Zikitu, przy czym trzeba zauważyć, że te schody na pewno są zbudowane w sposób posiadający spadki nienormatywne. To znaczy, to nie są schody, po których, to jeśli teraz ktoś budowałby, to zostało odebrane. No, tak, są po prostu w tę stronę. I może dlatego, bo tam osoba, która do nas się zwróciła, zwracała się nie tyle o schody, to zjazd przy schodach, że jest taki, że trzeba sobie jechać. Wszystko jest szmesne. No, przyznam szczerze, że Bogu dzięki, że ten zjazd nie jest taki, że można było nie jechać wózkiem, bo na tyle strony, że jakbyś ten wózek tam postawił, to jest ten wózkiem właśnie. Także to tak wygląda. Natomiast na pewno sam temat schodów zwrócimy uwagę Zikitowi. No zobaczymy, jaki jest ten wyrok. Ale to stanowi zagrożenie, to Zikit się weźmie za to. Bo oni mają za taki argument, czy stanowi zagrożenie, czy nie. No, a ponieważ stanowi, to jest nadzieja. To chyba jest wystarczające. Musiałem zawsze jedną tłumaczyć. Pan Darek. Ja chciałem zaprosić Państwa na komisję 8 stycznia 2013 roku. I tak, o godzinie 16 komisja sportu, a także komisja informacji. O 16. Zaraz. Nie, komisja? Tak.
A jest jakiś członek, który jest nie. O godzinie 16.30 Komisja Edukacji, o godzinie 17.00 Infrastruktura, o godzinie 17.15 planowanie przestrzeganie zadania środowiska i o godzinie 17.30 Komisja Kultury. No i co? Od którego to jest stycznia? Najpierw. Trzech króli. Dobrze, proszę Państwa, pani teraz. Proszę Państwa, ja nie chcę Wam czasu zajmować, ale dwie informacje. Informacja numer jeden. W gazetce lokalnej miała się znaleźć artykuł opracowany przez pana Bębenka, bo takie zobowiązanie podjął, dotyczące montowania nielegalnego anten na ulicach, na blokach na ulicy Krowoderskich Zuchów 7 i 9. I mieszkańcy zgłaszają tutaj zażalenie, że do tej pory taki artykuł się nie ukazał. To jest taka tylko informacja. Druga rzecz, w dniu 27 listopada miałam okazję uczestniczyć w pięknej konferencji. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, bo wszyscy otrzymaliście zaproszenia. Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie TAK Kraków. Niektórzy pewnie słyszeli o tym stowarzyszeniu, inni nie. Konferencja pod tytułem Trzeci Sektor w Krakowie. Na konferencji zabrali głos profesor doktor habilitowany Zbigniew Kłak, przewodniczący stowarzyszenia, oddany przewodniczący Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei i ksiądz Andrzej Augustyński ze Stowarzyszenia Siemacha oraz Przemysław Żak, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej. Proszę Państwa, parę uwag, które po prostu mną wstrząsnęły. To znaczy, pan profesor Kłak, oczywiście organizacje miały wypracować przede wszystkim sposoby radzenia sobie z głównymi problemami, na jakie napotykają organizacje i znalezienie przyczyn, dlaczego ta działalność tych organizacji nie jest systemowa i tylko doraźna, a mnie pewne informacje zbulwersowały na tyle, że gwiazdkami sobie oznaczyłam i warto na to zwrócić uwagę, tak mi się wydaje. A mianowicie pierwsza rzecz. Zrobiono badania i porównano nasz kraj. Instytut z Łodzi porównał wyniki naszego kraju z krajami Europy i okazało się, że niestety, ale Polacy są na samym końcu spośród narodów, które mają najniższy procent społecznego zaangażowania. Ktoś się wyślił na takie badanie, okazuje się, że jesteśmy na ostatnim miejscu. To była uwaga pana profesora Kłapa. Kolejna rzecz z jego doświadczenia, proszę Państwa, jeśli wiecie, gdzie ta przychodnia jest, Lekarze Nadziei, jedyna przeszkoda, jedyna, która uniemożliwia efektywne działanie tej przychodni, to oczywiście urzędnicy i ich podejście do tematu. Bardzo prosty przykład, zlikwidowano jedyną funkcjonującą przychodnię stomatologiczną, działającą tam na miejscu, tylko z tego powodu, że pomieszczenie nie miało właściwej wielkości, tak jak w regulaminie. Jedyna przychodnia dla osób bezdomnych, których mamy w Krakowie 2,5 tysiąca, w Polsce 2,5 miliona. 2,5 miliona to są ostatnie wyniki. Kolejna sprawa. Profesor zwrócił uwagę na jedną rzecz, że jego działania i działania Lekarzy Nadziei polegają nie tylko na pomocy tym ludziom chorym, ale przede wszystkim zapobiegają rozprzestrzenieniu się epidemii w naszym mieście, proszę Państwa, i to jest. Pytanie logiczne, to na pewno 2,5 miliona, bo jeśli 2,5 tysiąca na Krakowie, 2,5 miliona ludzi wykluczonych społecznie, tak? Ksiądz Augustyński, przepraszam. To są tylko statystyki. Rzeczy, które po prostu mnie zbulwersowały. I jeszcze jedna prosta informacja, też przedziwna. Czy Państwo wiecie, że 1%, który jest zbierany, to ksiądz Augustyński zwrócił uwagę na to, w większości, to znaczy połowa tych środków idzie po prostu na kampanię i rynek reklamowy. I jeżeli już fundacja otrzyma te środki, to okazuje się, że w przypadku na przykład działań na cele rehabilitacyjne, firmy, które udzielają usługi rehabilitacyjne na koszt tego 1%, w tym momencie, jeżeli zobaczą, że fundacja dostała pieniądze, podwyższają ceny. Czyli wychodzą wszystkie stowarzyszenia tego typu na zero. Nie, no tak nie może żałować, bo... Ale ja przekazuję informację księdza Augustyńskiego.
i określone. Tak, nie, nie. Tak. Organizacje pożytku publicznego mają to samo. Obydwaj panowie zwrócili uwagę, ale naprawdę to było najważniejsza myśl, uważam, zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii. Nie ma do tej pory łaźni dla osób bezdomnych porządnej. No i w związku z tym jedynie lekarze nadziei zapobiegają rozprzestrzenianiu się epidemii. Kolejna rzecz, wiecie, że jest zakaz rozdawania leków przez lekarzy. Tak. A ponoć 20% tych leków nadawałaby się normalnie do użytku. Lekarzom nie wolno tego robić. W tym również lekarzom nadziei. A przecież wypisanie recepty bezdomnemu nic nie daje. 30% emerytów nie kupuje już leków w Polsce, bo ich na to jest. To jest parę liczb, które po prostu na mnie zrobiły wrażenie i warto o tym wiedzieć. I jeszcze jedna sprawa. Większość fundacji niestety nie działa systemowo, działają tylko na zasadzie emocji, a tu potrzebne jest normalnie stworzenie przedsiębiorstw, normalnie zatrudnionych ludzi. Po co to wymyślać jakieś działania poza kontrolą? Państwa, bardzo proszę o zajęcie. Przykro mi, że nie chcecie Państwo tego spać, warto by było. I zadbać o lepszą organizację, a przede wszystkim o rozbudowę takich firm. Stworzenie po prostu firm pomagających społeczeństwu. I nie rząd powinien pełnić tę rolę opiekuńczą, tylko właśnie stowarzyszenia dobrze zorganizowane, które mają najlepsze rozeznanie w środowisku. Tyle, przepraszam, że Państwa nie mówiłam. Dziękuję. Mogę tylko dodać jedno zdanie do tego. Ostatnio słyszałam statystyki, że jeżeli chodzi o środki, które nie wykonują MOPS, 19% z tych środków trafia do osób potrzebujących. Reszta jest konsumowana przez administrację. No, tak, zamykam naszą kolejną sesję. Zapraszam 15 stycznia.